Como primavera despiertas a la flor, como melodías que llenan de valor. Vives en mí, estoy en ti. Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió. Vives en mí. Ludzie z Widni zmienili zdanie i znowu otworzą rolera. Czy to nie wspaniałe? O, jak miło to usłyszeć. Naprawdę? Tak, tak, ależ oczywiście. Chciałbym jak najszybciej zobaczyć to miejsce. Możemy iść po południu, przedstawić moich znajomych, zobaczysz wrotkowisko. Tak, moja sekretarka jeszcze dziś wyśle dokumenty. Natychmiast. Nie ma sprawy. Arrivederci, grazie. No to ile jeszcze będziesz rozmawiał przez telefon? Synu, stosunki międzynarodowe nigdy nie mają przerwy. Ten biznes nie odpoczywa, ale niczym się nie przejmuj. Nauczysz się tego wszystkiego, jak tylko pójdziesz na studia. Właśnie, o tym chciałem z tobą porozmawiać. A właśnie, dostałem wiadomość od dziekana z Uniwersytetu w Oksfordzie. Mamy umówione spotkanie, ale musimy poczekać, aż potwierdzi datę. Tylko musiałbyś się jakoś lepiej ubrać, he? Żadnych adidasów ani jeansów. Pamiętaj, że ten uniwersytet to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni na całym świecie, więc bardzo zależy mi na tym, żebyś zrobił tam jak najlepsze wrażenie. Dobrze, tato, ale został mi jeszcze rok liceum. Aj, to mnóstwo czasu. Ty znowu to samo, Mateo, jak zacięta płyta. Zobaczysz, że jak skupisz się na egzaminach wstępnych, formularzach, rozmowach z profesorami, czas przeleci ci jak błysk. Rozmawiałem już na twój temat z władzami uczelni, z szanowanymi profesorami, z którymi się przyjaźnię. I czekają z niecierpliwością, chcą ciebie. I chcę, żebyś był najlepszym studentem tak jak ja. Mateo, czy ty mnie słuchasz? Tak, tato, słucham cię. Każdy inny dzieciak na twoim miejscu byłby szczęśliwy. Tak, tato, ale ja nie jestem każdym innym. Wiem, jesteś moim synem wyjątkowym, dlatego mam co do twojej przyszłości wielkie oczekiwania. I nie chcę, żebyś mnie zawiódł. Patrz na mnie, jak do ciebie mówię. Ale dziewczyny, choreografia musi być pełna fajnej energii, pełna radości, zabawy. Wiecie, sędziowie muszą paść z wrażenia. Pewnie, poza tym oni będą oglądać setki takich filmów, więc nasz musi się jakoś wyróżniać. Tak, to fakt. Ja zacznę myśleć nad choreografią i dzięki temu szybciej skończymy, tak? Tak. Całe szczęście, że Mateo jest w zespole. Na pewno bardzo nam pomoże. To akurat prawda. Mateo jest genialnym wrotkarzem i jest nam potrzebny. Słyszał to? Nie. Nie sądzę. Mateo... jest na innej planecie. Tak, chyba tak. Pogadam z nim, co? Dobra. Mateo! Ej! Oj! Królu Pawio! Co tam, kelnereczko? Nic, wszystko gra. A u ciebie? U mnie też gra. A, na pewno? Na 100%. No, to czemu masz taką minę, jakbyś miał wszystkiego dosyć? Powaga. Nie, mylisz się, to nic. Serio? Naprawdę wydaje ci się, że tak łatwo mnie oszukasz, królu Pawio, czy jak? Nie wiem, chociaż myślę, że uwierzyłabyś we wszystko, co ci powiem. Ach, tak. A jednak nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Ani jedno. Naprawdę? Czekaj, mam magiczną moc. Dawaj. Widzę w twoich oczach. Wróżka, kelnereczka. To jest coś z twoim tatą, tak? Dobra, dzwonek cię uratował, ale potem pogadamy w cztery oczy. Pa, pa, czarodziejko. Pa. Fajnie? Brawo! Super, twoje kroki jak zawsze są genialne. Wielkie dzięki. Co jest? Miałbyś coś przeciwko, gdybyśmy użyli ich do nagrania? Czekaj, musiałbym się chwilę zastanowić. Nie, są twoje, ale pod jednym warunkiem. O nie. Wiedziałam, że tak będzie. A już się zastanawiałam, czemu król Paw jest taki hojny, taki miły. Ale nie, pomyłka. Dobra, mów czego chcesz. Wypróbuj je teraz ze mną. Dobra. Umowa stoi. Umowa stoi. Ale w tę stronę. Dobra, chodź, wszystko ci wytłumaczę. Pokaż. Posłuchaj, zaczynamy na przemian. Na przemian? Robimy tak cztery razy, okej? Okay? Potem piętki. Piętki? Ale nie od chleba. Potem obrót. Obrót. Znowu piętki. Jeszcze jeden obrót. Jeszcze jeden? A potem, tak, a potem noga w górę i obrót w dół. Okej. Okay. Okej? Okay? Okej. Okay. Następnie jedziemy. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziesz za mną. Ja się odwracam. Odwróć się, łapię cię. I fikołek. Okej. Okay. Okej? Okay. Fikołek, tak. Może być? Tak. Próbujemy? Jasne. Dobra. Raz, dwa, trzy. Oj, ej! O, sorka. Uważaj. Przeszkodziłam wam?
Nie, 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 nie. My tylko ćwiczyliśmy właśnie nowe kroki, prawda?